Hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry Diablo 2 Resurrected. No i dzisiaj, słuchajcie, wchodzimy do tych wszystkich sal Nihlathaka, no i mam nadzieję, że znajdziemy tego drania. No i zrobiła się jakaś aktualizacja i ja jestem ciekaw, czy w końcu naprawił się ten błąd z Malach, nie mam pojęcia. Wielkie dzięki. Ej, serio? Serio? Wciąż nie? No, powinno się pojawić, tam powinno coś wylecieć, jakiś zwój, coś w tym stylu, nie pamiętam, ale to powinno się pojawić, dlaczego tego nie ma? Ajajaj, dlaczego? W ogóle muszę to wszystko pozbierać z tych miejsc, bo tak być nie może, że ja tu, wiecie, nie mam gdzie czego układać, no sorry, ale nie. Dobra, sprzedamy sobie tą płytkę zbrojową. Płytkę zbrojową, zbroję płyto, a to jeszcze polowa. Dobra. Nie no, masakra. Nie gada już do mnie, nie gada. 11 tysięcy, no i to jest porządnie. W sumie to mogłoby być nawet lepsze od tego, co mam. No ale dobra, na spokojnie. Kupmy sobie to. No i jeszcze wyciągnijmy oczywiście, słuchajcie, to. Zidentyfikujmy. 3 do siły, no teoretycznie siła może nadać się, ale nie. Nie no. Ej, dostałem w końcu? Ej, to ja może nie dostałem tego tylko dlatego, że nie miałem miejsca, ale wydaje mi się, że miałem miejsce. Dobra, nieważne, słuchajcie, nie wiem, albo ja się pomyliłem, albo coś jest nie tak, ale tak czy siak to powinno wylecieć. Używamy, nasze odporności wzrosły, widać, że są lepsze. No i dobrze, i dobrze, a my idziemy tam do Ani, może nawet z nią sobie porozmawiamy. Czego ci trzeba? Niech Lathak to zdrajca, jeśli Baal zdobędzie relikwie, będzie mógł wejść na górę i całkowicie ją spustoszyć. Nie mogę uwierzyć, że Nihlathak mógł oddać relikwie Baalowi. Jest naprawdę obłąkany, jeśli wierzy, że może zawrzeć układ z panem zniszczenia. No właśnie, to prawda. Dawniej przekonanie Quel'Keka o własnych zdolnościach było bliskie arogancji, ale w pierwszych dniach oblężenia został upokorzony przez Baala. Choć uratował nas przed natychmiastowym zniszczeniem, stracił 1/3 naszych wojowników. Dużo. Nikt nie odczuł tej straty bardziej niż on. Chociaż może do tego się nie przyznaje. Twoja obecność dodaje mu nadziei. No i to cieszy. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do świątyni. Ciekawe miejsce przed nami. Oczywiście, że to jest pułapka. Oczywiście. A jakże? Ohoho. Dobra. Najpierw załatwmy tych stąd. Dobra. W miarę skutecznie. Ojejku. Ile tych tutaj? Kurczę. Nie no, słuchajcie, szkieletów. No i biorąc pod uwagę, że można walczyć z nimi 2 razy, no to sprawia, że naprawdę jest ich całkiem sporo. Tutaj nic nie ma. Nie, zawsze się tak... Nie wiem, czy pamiętałem, czy sprawdzałem, czy nie. Ale nie, nic nie ma. Dobra, chociaż warto zawsze sprawdzić. O nie, a ci wstają ponownie. Dobra, nie wstawajcie, naprawdę, nie róbcie sobie problemów. Pójdę tutaj. Tutaj wyleciały takie chyba dość dobre przedmioty. Dobra, gotycka tarcza, jejku, ile to miejsca zajmuje. Weź tą wilczą głowę, co prawda dla druida, ale niech po prostu będzie. Dobra, rozwal tych, a my, słuchajcie, wchodzimy do sal cierpienia. Już nie pamiętam, w których salach, ale chyba nie w tych. Mamy pierwsze to przejście nawigacyjne. Dobra, poszukamy, zobaczymy. O, kapliczka portalu. Teoretycznie mógłbym się szybko cofnąć i sprawdzić. No ale bez przesady, to jeszcze nie pora, żeby tutaj jakoś błyskawicznie się przemieszczać. Na wszystko przyjdzie pora. Natomiast dzisiaj, oprócz tego, że dopadnę Nihlathaka, taki mam cel, to mam cel również, słuchajcie, zrestartować statystyki. No już sale bólu? Okej, no i tu w salach bólu wydaje mi się, że można znaleźć przejście. Nie no, ja to po prostu mam dobre przeczucie, gdzie kierować się. Ła, gnijący plugawiec. Powiem szczerze, że jestem w małym szoku, słuchajcie. A nawet w dużym szoku. Bo wywaliło mi błąd ze strony Battle.neta, Blizzarda. Pff, to jest cudowne, no fajnie.
gra stwierdziła 200 IQ, że jednak nie zasłużyłem. Nie zasłużyłem na to, żeby tak szybko znaleźć przejście i takie zaczyna jeszcze raz. Masakra. Do czego tu dochodzi? Widzicie. Ojejku, w ogóle po co to sprzedałem? Mój błąd. Dobra, zidentyfikuj to. Całkiem fajne. Nawet dwa miejsca na gniazda, kurczę. No to mogłoby być, słuchajcie, całkiem dobre. Dwa do umiejętności żywiołów druid. Nie no, bardzo dobre dla druida, no ale mi to się nie przyda. Zamiast tego lepiej sobie zróbmy miejsce na tą... Na to. Dobra, to wyrzuć na razie. Ej, to może być całkiem ładne. Porównajmy. Nie no, to ma większą obronę. Nie no, to co mam, to jest gorsze. Znaczy to jest lepsze, okej. Okay. Chociaż to jest cena dla tego paladyna. Ale daje wszystkie odporności. No tutaj też daje, ale tak trochę inaczej. Działania trucizny. Nie, wiecie co, mimo wszystko chyba sobie zostawię tą, którą posiadam. Niech będzie. Chociaż kuszące było, no ale super, teraz jeszcze raz muszę iść tam. Dobra, jak widać, ale to jest też dobry moment, żeby sprawdzić przy okazji, czy to rzeczywiście były sale bólu. Tak, sale bólu. W ogóle śmieszne jest to, że zamarznięta tundra, która jest kolejną lokacją, jest już ogarnięta. I co, znowu powiesz o pułapce? Czy to może być pułapka? Dobra, jak walczyć, to walczyć. Mam nadzieję, że znowu wyleci coś ciekawego. Kto to wie? Kto to wie? Zaklęty ogień, a jakże? Na ręczne ostrza. Nie no, ładnie, ale mamy déjà vu. Déjà vu. Dobra, niszczy ich tak czy siak. Dobra, panowie, naprawdę nie mam czasu z wami walczyć. Wiem, że te ostrza nie są jakieś teraz niestety zbyt cenne. Dobra, idziemy. Salę cierpienia i znowu szukamy sal bólu. Teraz pewnie nie znajdę tak szybko przejścia. Na pewno nie. To tak nigdy nie jest. Jak raz na farcie znalazłem, to teraz będę pewnie szukał i nie znajdę za nic w świecie od razu. Dobra, o, słyszę was. O, tutaj też was słyszę. Pięknie. Klejnocik wyleciał. Okej, okay, może być. Jak napadli, nie wiadomo skąd. Z wszystkich stron wylecieli. Dobra, załatwieni. Świetnie. Zdziwiłoby mnie, gdyby to znowu było na południu. Tak jakoś nie mogę uwierzyć, żeby tym razem to było południe. Tym razem może gdzieś na północy tych sal. Zobaczymy. Aha, już słyszę jakieś straszliwe dźwięki. No, takie dość niepokojące te dźwięki wydają. Tutaj nic nie ma, ale za to jest skrytka. Okej. Kurczę, strach się bać. Słyszysz tylko takie chore dźwięki. I nie wiadomo co dalej. Dobra, przejdziemy tutaj. No jest was całkiem sporo. Gincie, wszyscy, gincie. Dobra, powalony. To co, to teraz tutaj. No dobra, no teleportacja i tak skraca niesamowicie tą moją udrękę z chodzeniem i przechodzeniem przez każdy jeden korytarzyk. Dobra, no i zbieraj to złoto, bo teraz to złoto naprawdę w ładnych ilościach idzie znaleźć. Grobowiec. O, prymitywna zbroja płytowa, no ale dobra, teraz mamy już tam miejsce zajęte. Już nie będziemy tego jakoś specjalnie brać. Ale to jest już taka całkiem dobra, ej, to może być dobra zbroja płytowa. Dobra, może zróbmy tak. O, to jest, słuchajcie, dobre, bo ta zbroja ma miejsce na klejnoty i runy i tym podobne. Jeżeli by się okazało, że jest ich dość sporo i mogę stworzyć słowo runiczne, to czemu nie? No, widzę, że nie możesz, widzę, ale mniejszy talizman to byłoby fajnie wziąć mimo wszystko. No, takie małe, te co zabierają mało miejsca, to potrafią być całkiem spoko. Ale chyba to i tak działa, że im większy, to tym lepsze bonusy mogą być oczywiście. Dobra. Uciekać mi stąd. Dobra, tutaj co? Może tutaj coś będzie? Aha, ta, oni będą. Za mało many. Czemu mnie to nie dziwi? Czemu mnie to nigdy nie dziwi? Dobra, spokojnie. Opanujmy sytuację. Uzupełnijmy straty. Nic ciekawego. Ej, ale tu nic nie będzie na pewno. Dobra, mamy pewność, że jednak nie. Kurczę, dlaczego oni ciągle jakieś takie dziwne dźwięki wydają? Ale to szkielety. One takie dziwne. Dobra, klucz, bo kluczy to już chyba trochę. No, kluczy to już mało mam. Dobra.
Dobrze, że wyleciało. No ale oczywiście możemy też kupować, kurczę, to nie jest znowu problem, że one tylko, wiecie, wylatują. Nic bardziej mylnego. Kurczę, ledwie chodzicie. Tnące pazury. No nie mam pytań. Co? Ej, dobra, walić, słuchajcie, pazury, które i tak będą nic nie warte i mi się absolutnie nie przydają. Ej, znalazłem chyba coś epickiego i to jeszcze wyleciało z jakiegoś w ogóle stojaka na broni. Wygląda fatalnie. Taka pikowana, wiecie, no wygląd słaby. Oho, fajnie, powstawali. Ale to może być świetne, no mam nadzieję. Bo też jesteśmy w tym etapie gry, gdzie teoretycznie to, co nawet źle wygląda, może mieć dobre statystyki. Tu jeszcze runa wyleciała, kurczę, no ładnie. Dawać mi, ojej. Dawać mi częściej takie zacne bonusy. No i to jest właśnie, słuchajcie, ten plus, kiedy jednak się porządnie eksploruje lokację. Bo przy tych eksploracjach nadkruszony rubin, okej. Przy tych porządnych eksploracjach idzie naprawdę znaleźć czasami niewyobrażalnie cenne przedmioty. O, tutaj widzę, że jakiś mały skarbczyk. Okej, no ale no to tylko skarbczyk. Jakby nic więcej ciekawego tutaj nie znalazłem. Nawet żadnej złotej skrzyni. Ale mówiłem, że teraz nie znajdę przejścia. Po prostu to byłem przekonany, że tak będzie. Ja czemu nie mogę otworzyć grobowców? No otwieraj. A nuż coś interesującego. Ej, ale serio, zastanawiam się, gdzie tu jest przejście. Już prawie wszystko obszedłem. To tak w miarę porządnie. Nie, no to musi być gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj na zachód. To jest jedyne wyjście, że tak powiem, chyba. Jeżeli szukać i znajdować, to tylko tutaj. Dobra. Będzie przejście. No mam takie dziwne wrażenie, że to gdzieś tutaj jest. Dobra, znikać mi. Dobra, tutaj oczywiście musieliśmy grupkę, niemałą grupkę przeciwników pakować się. Znowu zbroja, no dobre. Dobra, cena to nie wszystko. Ja muszę sprawdzić tą, którą mamy. Ale, o, jest zamknięta skrzynia, wekiera. Dobra. Mimo wszystko nie znalazłem kompletnie tego, co chciałem. Serio, zaczynam zastanawiać się, czy czegoś nie ominąłem przypadkiem. Nie, jeżeli coś ma być, to chyba tutaj. Tu jest jeszcze zejście na dół, okej. Sprawdzimy. Nie ma jednak. Dobra, moje ostatnie, jakby wiecie, przewidywania mówią o tym miejscu. I jest przejście do sal bólu. Dobra, ale jeżeli są sale bólu, to ja i tak to opuszczę i słuchajcie, po prostu zobaczymy, bo ciekawi mnie ta zbroja po prostu tak bardzo mocno. Interesuje mnie, co tam takiego trafimy. A no i oczywiście wyjmijmy sobie to, bo to będzie do identyfikacji, ale to po prostu przedmioty dla tej zabójczyni poleciały jak szalone. Dobra, to teraz tak, to 1454, całkiem fajne, bardzo niska szybkość ataku, o dobra, to jednak średnie. I co to jest? Szara przeszywanica, pikowana zbroja. Słuchajcie, może i nie ma dużej obrony, ale 5% zdrowia wykradzione za każde trafienie. Kurczę, niezłe. 20 do obrony, no to właśnie daj tą obronę. 10 do zręczności, to akurat dla mnie średnie. Ale 20 do odporności na zimno, na ogień, zmniejsza otrzymywane obrażenia. No przyjemne, przyjemne. Dobra, to wywal, to mi daje odporność na ogień i 6 do zdrowia. Może zostać. To jest odporność na błyskawice, to nie. To 4 do obrony, to nie. Dobra, ale... O, już widzę, że tu jest tylko jedno. Nie, no dwa miejsca, ale w zbroi jak szukać, to wolałbym taką, która ma trzy miejsca, bo chyba takie mogą być. Dobra, sprzedamy. Jeszcze się znajdą dobre przedmioty tak na przyszłość. Spokojnie, jeszcze coś poznajdujemy interesującego. W ogóle trzeba zdeponować troszkę pieniążków, bo już mamy prawie 90 tysięcy przy sobie. Całkiem przyjemna sumka. No i dobra, schowam sobie tutaj to, okej. Może być, wracamy. Już 30 poziom, tak blisko. Naprawdę blisko. O, odzyskiwanie many, bo tak jest. W zwłokach nic nie ma, czemu mnie to nie dziwi. Chociaż no mówię, no ze stojaka wyleciała, słuchajcie, legendarna. Legendarna jednak, jakby to nie patrzeć. Zbroja, no to trzeba sprawdzać wszystko. Dobra, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Gdzie ja was tu spotkam? Cisza, oho. Znowu te latające stwory. Dobra, na dystans. Ich tam ciśnij, pięknie. Padły nawet te, których nie widziałem. O,
czujesz się lepiej, pięknie. Jeżo zwierzę, uciekać mi. Uciekać mi stąd. Dobra, mana nada się. Tutaj nic, no ale tu musimy pamiętać o tym, żeby znaleźć ten punkt nawigacyjny. A dopiero potem przejście. Trzeba mieć priorytety jednak, no ale w ogóle to on sobie takie niezłe te kazamaty zrobił, co nie? Zbroja łuskowa, niebieska. Może być, może się nadać. Dobra, tutaj nic nie ma, ale tu już owszem. Kurczę, ten ogień jest fajny, ale mówię, chciałbym się przełączyć na coś innego. Dlatego zaryzykujemy chyba z tą kulą ognia, no i ponownym rozłożeniem tego wszystkiego na czynniki pierwsze. Dobra. Co dalej? Nie, no już nie mogę doczekać. To jest ten taka, słuchajcie, trochę ekscytacja, że będzie ten 30 poziom. I w końcu będzie można dokonać małych zmian. No ale spokojnie, spokojnie. No wszystko. Ojejku. Ten jak tu lata i przeszkadza. Dobra, a wy już nadchodzicie. Nie na długo, nie na długo. Dobra, szkieleciory. W sumie ja to nie wiem, jak to jest ze szkieletami. Czy my dostajemy od razu za nie doświadczenie, czy dopiero po drugim zabiciu? Nigdy się nad tym jakoś typowo nie zagłębiałem, więc więc nie wiem. Okej, okay, tu jakoś szybciej sobie przeszliśmy, ale jak widać. Ej, ale jestem ślepy. Przeszedłem koło punktu nawigacyjnego i go nawet nie zauważyłem. Ojej, oj, to o mnie źle świadczy. To świadczy, że jak nagrywam, to jest późna godzina. Jak już takich rzeczy człowiek nie widzi, to źle. Obręcz. No, ojejku, eteryczny. Ja myślałem, że to jest jakiś dobry, lepszy, a tu to eteryczny. No to trochę lipa. Nie no, już widzę, że. Już widzę, słuchajcie, że za szkielety dostajemy od razu doświadczenie, więc. Na szczęście. I tu jest złota skrzynia. A nie, przepraszam, tylko zamknięta. Dobra, kluczy więcej nie możemy. No to nic takiego. Nie przejmujemy się tym. O, wow, 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 wow. Gdzie ja tu wlazłem? Tak, już myślałem o kolejnych miksturkach, o tym, żeby znalazły swoje miejsce. O, runa! Jest, 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 jest! Tak jest, dobra. Na razie na szybkości damy sobie jeszcze w ogień. O, już mógłbym mieć mistrzostwo w wywładaniu ogniem. Teoretycznie, nada się. Przykładowo mam teraz 411-471, a po tym jak wzrasta, słuchajcie, często widzę, że tak naprawdę tylko raz się opłaca w to zainwestować. Przynajmniej tak widziałem w buildach, że zwykle jak tam dawali rozkładane jest to, to w sumie nie opłaca się więcej. Lepiej inwestować w inne po prostu zdolności ofensywne. No ale dobra, dobra, to no jakby to mnie na razie nie interesuje. Diamencik wyleciał. Tak się jeszcze zastanawiam, bo w zimnie nie, no tutaj wszędzie jestem taki, nie, no tutaj nie ma, a nie, też jest mistrzostwo, wszędzie jest mistrzostwo w władaniu, okej. Okej, okej, okej. No ale dobra, spokojnie, na razie dopiero co wbiliśmy ten poziom, więc nie ma co się, o kurczę, co ja zrobiłem. Nie wiem co zrobiłem, ale znalazłem salę nieszczęścia. Tak jest. Nie no, słuchajcie, nie mogę się oprzeć po prostu temu, żeby nie wrócić się. Wrócimy i zrestartujemy trochę umiejętności. Tylko kto tu będzie to robił w ogóle? Dwa do siły, słabe, dobra, już kup to. No to przez to, że to jest ten przedmiot, to też niestety niedużo warty. Dobra, ale tu jeszcze właśnie były interesujące. To jest gniazdo, no tak, ale co z tego, jak sam przedmiot jest, no 4800, no tyle może być. Dobra, zobaczmy jeszcze to. 2 do zimna, 8 do zdrowia, dobra, ale to i tak nie jest warte, żeby trzymać to w ekwipunku na chwilę obecną. Wydaje mi się, że chyba jednak. Może on? Miłego dnia. Nie, nie on, a Descartes? Tak. Też nie. Kto nam tutaj restartuje umiejętności teoretycznie? Ej, teraz mam rozkminę, no bo kiedyś to. Miłego dnia. Ej, a może to tylko. W pierwszym akcie? No bo tu już nie możemy z nikim więcej porozmawiać. I dobra, słuchajcie, cofniemy się dość mocno do pierwszego aktu. Wydaje mi się, że będę mógł się cofnąć też na spokojnie potem dalej. Porozmawiamy z Akarą i zobaczymy, jak to wygląda. Akaro, moja droga, resetuj atrybuty. Okej. A może tylko raz można resetować?
Znaczy nie wiem, może raz na poziom? Kiedyś tak było, ale myślałem, że tutaj to zmienili. Okej, słuchajcie, powiem tak. Siła 50, 60, 70 siły. Dobra, tutaj żeby było 70. No na razie nie mam na przedmiotach, ale niech będzie. No jeszcze jest dość dużo tych punkcików. Dobra, mamy wszystko. Co prawda dawałem w manę, ale tak naprawdę manę trzeba na przedmiotach zdobywać, więc całą resztę punkcików walimy tutaj w żywotność, przez co nasza wytrzymałość i zdrowie pójdą bardzo mocno do góry. Więc inwestujemy. Nie spodziewali się pewnie, że wrócę się nagle tutaj do obozowiska. Dobra, no to ładnie, ładnie ta żywotność teraz wygląda, pięknie. A z umiejętności pójdziemy teraz właśnie typowo w lodowe umiejętności. Żeby mieć to, muszę mieć, okej, to. Tylko tak, premię dostajemy za lodowy pocisk. Ten typowy, najzwyklejszy lodowy pocisk, okej. Czyli pójdzie nowa mrozu. A, tutaj tak trzeba to rozwinąć, okej. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, tu możemy dać mistrzostwo w władaniu zimnym. A, tu daje odporność tutaj. A, tam obrażenia, tu odporność, okej. Natomiast tak jak mówię, ta kula, teraz nasze obrażenia są... A, no tak, są średnie, bo nie mamy umiejętności. Dobra, wybierzemy sobie tym razem zamarzniętą kulę jako tą główną umiejętność. I w tym momencie 40-45, no mało. No mało, mało w porównaniu do tego, co mieliśmy wtedy. Mam nadzieję, że nie będę żałował podjętej decyzji. Natomiast tutaj mówię, lodowy pocisk, czyli on zwiększa tutaj wszystko. Okej, no to... Inwestujemy i sprawdzamy. No to trochę porośnie na pewno. Tylko że ta zamarznięta kula ma też trochę inny styl działania. Mamy jeszcze 7 punktów. I teraz się zastanawiam, w co tu inwestować, no bo... Jeżeli chcę używać typowo zamarzniętej kuli... No to tutaj inne umiejętności się nie przydają, no chyba, że będę inwestować znowu w ogień. I sobie, wiecie, zrobię umiejętności od ognia i od zimna i to jest dobry pomysł. No ale na razie przynajmniej, dobra, to ja myślę, że zrobimy tak, damy ognisty piorun i damy sobie ponownie w kulę ognia. I to będzie moja druga umiejętność, damy też umiejętność wywołania ogniem. A w błyskawicach co to robi? A tutaj też obrażenia tu aż o 50. Całkiem, całkiem. No, wydaje mi się, że to jest niegłupi pomysł, ale szkoda, że tutaj... Te inne umiejętności nie mają takiego bonusa. A no dobra. Dawaj w kulę ognia, okej. Myślę, że to nie jest złe. Tutaj mamy teraz obrażenia 56. A nie, tutaj dajmy na F2, dajmy sobie właśnie to. O. I na F2 mamy, no większe. No ale słuchajcie, zobaczymy. Kula trochę działa inaczej. Natomiast wcale nie gorzej. Na pewno nie gorzej. Dobra, wracamy do Harrogate. Mam nadzieję, że... No właśnie, nie wiem. Nie, nie zamknął mi się portal. Bardzo dobrze. W ogóle tu jest już noc. No trochę widać, czasu minęło na te nasze przejścia. O kurde. O kurde. Teraz będę sobie przypominał, jak ze starych czasów używało się tej umiejętności. Ale ona jest naprawdę przekozacka, słuchajcie. Naprawdę. Zobaczcie sami. Jeszcze spowalnia wrogów, co jest ogromnym bonusem. No lubię to, a jak coś, to ten ogień też będziemy oczywiście stosować, czemu nie? Dobra, posyłaj. Tylko nie mamy też takiej umiejętności, żeby szybko tym używać. A no i właśnie, tylko zastanawiam się, czy może nie lepsza będzie ta druga. No dobra, dobra, to potem pomyślimy. Co za dużo kombinowania, to niezdrowo. Lepiej się skupić w końcu na tym, żeby wyeliminować kogo się da. O, kolejny diamencik poleciał. A mówiąc kogo się da, mam oczywiście na myśli Nihladhaka. A, już widzę, że nie mam tego. Ojejku, nie dałem sobie w teleport, zapomniałem. No świetnie, tak coś czułem, że o czymś zapomniałem. Dobra, 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 na teleport jeszcze przyjdzie pora. W kolejnych poziomach sobie go odblokuję, ale... Ojojoj, sfejlowałem teraz z tym. Tak całkiem, całkiem mocno sfejlowałem, bo zapomniałem o teleporcie. No ale dobra, 2 poziomy i mamy to z głowy tak naprawdę. Niedużo. Nihladhak powinien być tam na północy, ale zanim na niego pójdziemy, to wyeliminujmy wszystkich, którzy tu mogą nam zaszkodzić. A może tutaj też może być? Nie wiem. Jakie to jest piękne. Jakie to jest po prostu piękne. To jest głowa mała po prostu. Serio. Wspaniała zdolność, wspaniała. O, czempiony. Dawaj te czempiony, dawaj, dawaj. Pozwól im przeżyć tutaj za łatwo.
Dobra, padną. Tak jest, tak jest, tak jest. Dobra, pieniążki wleciały. Znowu stojak, tym razem jednak z niczym specjalnym, a szkoda. Nie. Na początku jak zobaczyłem obrażenia, bałem się, że będę żałował, ale naprawdę już kompletnie nie żałuję podjętej decyzji. Ani trochę. Dobrze, pięknie. No tak, na koniec aktu, na koniec serii. Czemu nie zmienić umiejętności? Kiedyś trzeba było podjąć, słuchajcie, tą odważną decyzję. Tylko żeby tak jeszcze dało się szybciej ten... O, tutaj będzie. A nie, to zostało wykonane. Dobra, w poprzedniej grze, a tutaj mamy zabić Nihlathaka. Dobra, szukajmy go. Topas wyleciał, same dobre rzeczy wylatują. No, musimy trochę uważać na tego podłego nekromantę. On poniekąd jest takim nekromantą, jakby nie patrzeć. No gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O, będzie gdzieś tutaj. No, 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 nie dać im podejść, nie dać im podejść. Jest on, jest, patrzcie, jest tutaj. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dopadniemy go. Obrywa niewiele. Ale to nieważne, to nieważne. O, jeszcze się teleportuje. Dobra, teleportuj się. Co prawda na pojedynczych wrogów ta kula nie jest taka świetna, ale... robi i tak sporą. Najważniejsze jest to, że spowalnia, że zamrażam. Dobra, a może tak zmieńmy czar na chwilę. O, ale teraz to podobnie bijemy. Dawaj kule jednak, gin Nihlathaku. I zginął. Co tu się dzieje? Widzieliście? Jego szkielet wpadł gdzieś w czeluści, ojej. Dobra, ale mnie już cieszy też coś bardzo, bo złota zbroja łuskowa i mam nadzieję, że będzie jakaś... A, to jest eteryczny przedmiot, tego nie chcę. Ej, a czy tu nie ma jeszcze skrzyni czasami złotej? Nie, chyba jednak. Chyba jednak nie. Porozmawiaj z Anią, zanim wyruszysz kryształowym przejściem za lodowym traktem i wejdziesz na szczyt góry Arreat. Dobrze, tak też zrobimy. Wracajmy. Porozmawiamy z nią, ale już mnie ciekawi ta zbroja. To może być takie całkiem przydatne. No ale, nie, no myślę, że będzie lepsza od mojej obecnej. Anio, porozmawiajmy. Udało ci się powstrzymać Nihlathaka, ale nadal nie mamy relikwii. Musiał już ją oddać Baalowi. Teraz, po wejściu na szczyt Arreat, Baal nie zostanie poddany próbie. Bądź przeklęty, Nihlathaku! Mimo wszystko dziękuję za twoje starania. Pozwól mi proszę uhonorować twoją odwagę poprzez magiczne zapisanie twego imienia na przedmiocie, który wybierzesz. Przynajmniej tyle mogę zrobić. No, zawsze to coś ciekawego. Możemy spersonalizować sobie jakiś tutaj określony przedmiot. Ale czy tu jest jakiś taki fajny, żeby go personalizować? No nie wiem. Dobra, na razie zrobimy tak, że oddamy tutaj sobie te wszystkie diamenciki ładne. No muszę w końcu znaleźć czas i to sobie, wiecie, poogarniać w skrzyneczce, połączyć co można. No tak, Ania nada przedmiotowi twoje imię. No, spoko, spoko. Pozdrowienia. Co tu mamy? Odporność na błyskawice, całkiem fajne, ale... ale mnie interesuje tylko ta zbroja, błagam, niech ona będzie jakaś przekozacka. No powiem tak. Ma mniejszą obronę, co jest dużym minusem. No daje odporności. No daje odporności. Tylko czy warto inwestować, jak ja bym wolał mieć mocną obronę? No tu spada obrona, no odporności rosną wszystkie bardzo ładnie. No oprócz tej na błyskawice. Nie, wiecie co, ja jednak idę, żeby obrona była mocna. Ona musi być mocna. Co do tego nie mam wątpliwości. A tu jeszcze będę myślał o tym, czy sobie nie zmienić tego, bo teoretycznie jak... 25-63? Nie, to tutaj tracę. A nie, bo to się też to zmienia, dobra. Nie, o to zamarzniętej kuli to wszystko zostaje tak jak jest. Bo tutaj daje lodowy pocisk mocniejszy.
No dobra, nieważne, to wszystko sobie przeanalizujemy, ale już na spokojnie. Nam zostały, słuchajcie, dwa zadania do końca. Oj, tu jest szmarak, prawie bym zapomniał go podnieść, bo go wyrzucałem. Dobra, podniosłem, na szczęście podniosłem. No ale moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, strzelcie oczywiście lajkacza, subskrybujcie, by być na bieżąco. My widzimy się już wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej.